Te pola pod Siedlcem były świadkami historii. Historii 20 młodych chłopców, którzy mieli walczyć w III Powstaniu Śląskim. A wszystko zaczęło się w kopalni na Śląsku. Stamtąd dostali właśnie ubrania, karabiny i no, byli przetransportowani pociągiem do Kamienia Śląskiego. I z Kamienia Śląskiego szli w Górę Świętej Anny. I gdzieś tam właśnie na końcu wioski zostali zabici. Oni zginęli, ale pamięć o nich jest nadal żywa. Bardzo ważna jest dla nas historia, tradycja, no i w tym roku też szczególnym, w roku Powstań Śląskich, chcemy odwiedzić mogiły osób, które zadbały o to, żebyśmy mogli w tej wolnej ojczyźnie dzisiaj żyć. Bardzo ważni dla nas są powstańcy śląscy. My w Bieruniu mamy dwa pomniki, jeden na rynku, drugi w nowej części Bierunia. I to jest taki element uhonorowania, oddania czci i upamiętnienia, bo jeżeli nie będziemy pamiętać o historii, jeżeli nie będziemy pamiętać o tradycji, to cóż my sami znaczymy? Jestem z rodziny powstańczej, jak ze strony mamy, tak z taty. Z tych opowieści zawsze słyszałam od mojej babci i od starki, jak to było pod tą Górą Świętej Anny. Polegli dokładnie, nigdy nie wiedzieli, w którym miejscu oni polegli, bo nie było możliwości, żeby tutaj przyjechać. I tak do samej ich śmierci one oczekiwały niektóre na swoich synów i nie wiedziały, co się z nimi stało. A my jako małe dzieci, my słuchali tych opowieści. Bardzo to jest wzruszające, do mnie szczególnie. I dziękuję za to, że udało mi się tutaj przyjechać i pokłonić się. Tu jest dużo znajomych z rodziny, znała ich historię i ich życie. Dziękuję mieszkańcom, że zadbali o te mogiły. Bardzo dziękuję. Na co dzień o pomnik dba Rada Sołecka Siedlca. Delegacja z Bierunia, z którego pochodziła część poległych, odwiedza to miejsce regularnie od 10 lat. Ta historia powstań śląskich, powstańców dotyka w jakiś sposób każdego z nas. Dla nas w Bieruniu ta historia jest ważna, dlatego że to, jacy jesteśmy, to jak żyjemy i gdzie żyjemy, też jest wynikiem pewnych decyzji, postaw naszych przodków. Powstania śląskie akurat dla Bierunia przyniosły efekt taki, że Bieruń i cały powiat pszczyński stał się częścią II Rzeczypospolitej. I pamiętamy o tych ludziach, którzy do tego się przyczynili. Jak każdego roku tutaj się kłaniamy przed tym pomnikiem, w zadumie, w refleksji takiej, że 100 lat temu rozgrywały się tutaj takie tragiczne wydarzenia, w których zginęli nasi dziadkowie. No jest to dla nas miejsce ważne, ten Siedlec. Ja go odkryłem przypadkowo, dzięki tutaj mądrości pana Krzysztofa Rali. Pośmy się spotkali na sympozjum naukowym w Kamieniu Śląskim i on mnie tutaj przywiózł. To było jakieś 10 lat temu. Co roku są w Kamieniu, w zamku, takie sympozja naukowe. I to ja też tam wtedy był, że moim sąsiadem niedaleko nas usiadł pan Alojzy Lysko. Oczywiście nie wiedział, co to za człowiek. No i on w końcu spytał, skąd my przyjechali. No i mu powiedział, że sąsiedni wsi. No i wtedy on mi dał pytanie, czy ja nie wiem, gdzie tu leży jakiś pomnik od powstania. Po tym sympozjum to my tu przyjechali i jak tam ten pomnik zauważył, a czytał tamte ich nazwiska, to obchycił ten cały pomnik i wtedy był płakał, że mu to było tak smutne. Łzy pojawiły się także dziś przy tym skromnym grobie. Jednak pośród smutku, jaki wywołuje to miejsce, da się odczuć coś jeszcze. Zrozumienie, jakie mamy szczęście, że żyjemy dziś w spokojniejszych czasach. Póki będziemy żyli, to będziemy tutaj przyjeżdżali. Coś nas łączy. Niech nas łączy na zawsze. Maria Spólna, Izbicko TV.